No, cześć misiaczki. Kochani, yy, weekendówka. Jakie to będą dni 9, 10, 11? Umownie, no to tak wiemy, że chodzi po prostu o weekend, prawda? Yy, ale tak, umownie 9, 10, 11 września. Zaczynamy od panieneczek, które mają urodzinki. Wszystkiego najlepszego panny z okazji urodzinek. I już będziemy misiaczki lecieć. Panny, dolwiaczka, weekendóweczka. Teraz zobaczymy, co się tu wyprawia. No, panna, już widzę, co będzie robić. Brawo, brawo! Kurde. Ja nie wiem. Żadna panna się chyba nie zdziwi, ma się rozumieć. Teraz wszystkie panny piszą na czacie, co zgadują, co będą robić. Panny, no, musiałybyście nie być panną. No to co Wam powiem? Dobra, kochani. Yy... Rady, rady, rady. Rady. Niektórzy mają dziwne rady. Nie. Jest takie dziwne rady. Niektórzy mają miszki. Co to w ogóle ma być? Dobra. Panna będzie w weekend kombinować, co by tu jeszcze dodatkowo zrobić w. Pracy. Tu. Proszę, tu. Jezu, To jest tak, jakby panna miała za mało pracy, to jeszcze w weekend, jeszcze będzie kombinacja. Co by tu jeszcze? I kombinacje. I słuchajcie na. Yy, no to dla wszystkich panien, które rzeczywiście zamiast weekendować to będą kombinować pracowo w sensie zawodowo. Yy. Rada jest taka, bo tutaj jest takie kombinowanie. Może to zrobię, a może to powinnam tak, a może tak. A jak w, pójdę w poniedziałek do pracy, to może powinna. I to jest takie, wiecie, zajęcie swojej głowy tylko i wyłącznie pracą i opcjami różnego rodzaju. Jest pokazana rada na to, żeby się dobrze przyjrzeć, zastanowić, poobserwować i przemyśleć. Czyli nie tyle robić takie kombinacje, a co mam robić, i takie, wiecie, taka. Woda w głowie, dosłownie, nie tyle takie coś, co tak na chłodno zanalizować sytuację, tam jakąś pracową, czy tam, no nie wiem, co tam robicie, ale na chłodno przyjrzeć się, jakoś tam poobserwować, nie wiem, co tam obserwujecie, no ale, no może niektórzy idą do pracy, ale poobserwować, pozastanawiać się, przemyśleć może jakieś konwersacje inteligentne z, o, z osobami mądrymi przeprowadzić, żeby. Podjąć być może jakąś decyzję. Ta decyzja nie jest podejmowana w weekend, ale mogłaby być przemyślana, wywoływana wywo w weekend. Jeżeli to nie jest, nie chcę mówić decyzja, bo to nie jest aż tak dla mnie ewidentne, że to jest na pewno decyzja, ale jeżeli to nie jest związane z pracą, to może to być związane z skupieniem się ogólnie. To w ogóle jest niesamowite, bo jest tak brak skupienia skupienie. Brak skupienia. Skupienie. No i panna jest taka rozle rozleciana, taka, wiecie, pomiędzy brakiem skupienia a skupieniem. Ale czy to by mogło być. Takie trochę próba, nie wiem, może pracowania nad jakąś relacją. Nie musi być yy, romantyczna relacja, może chodzić o przyjaźń, o rodzinę, ale próba pracowania, skupienia się na czymś i współpracy z innymi osobami, być może jeżeli chodzi rzeczywiście o jakieś relacje. Ale tak jakby ktoś rozważał w weekend różne opcje. Może być również tak, że się po prostu dosłownie zastanawiacie nad różnymi opcjami. Hmm, co mam robić w weekend? Tu mam zaproszenie do Franka, tu mam robotę do zrobienia, tu mnie koleżanka zaprosiła na kawę czy gdzieś tam, a tu jeszcze mamy wypada odwiedzić. No to może to są takie jakieś, wiecie? No to rzeczywiście wychodzi, że tego będzie dużo. I jak będzie wybór, to panna wybierze pracę. Ja nic nie chcę mówić wszystkim, którzy czekają na pannę w ten weekend. Jezu, jest ja Tak sobie myślę, co te panny wyprawiają. No ale nie, może chodzić o pracę nad relacjami, pracę nad. Czymś, to nie musi chodzić o pracę zawodową. Jest pokazane pośledź, poobserwuj, uspokój się, zdystansuj, porozmawiaj. Yy, użyj mózgu, a nie emocji. Jeżeli chodzi o radę na tą sytuację weekendową dla panny. No, żeby tu się działy atrakcje, no chyba, że to są te atrakcje różne i panna nie wie, na czym się skupić. No może to są takie atrakcje. Nie, nie. Dobra. Wagusiu, co czyni? Nie wiem. Wagusia ma do czynienia w ten weekend z... Nie będę mówić, że narcyzem, bo nie musi być narcyz, ale z urażonym ego, czyimś urażonym ego i z albo nieszczęśliwą, albo ym, zawiedzioną, rozczarowaną osobą raczej płci męskiej, ale się nie upieram. Nie upieram. Jeżeli osoba ma urażone ego i jest nieszczęśliwa, smutna, zawiedziona, no to to jest raz. Ale jeżeli osoba jest egocentryczna, jest egoistą, egocentrykiem i jeszcze jest zamknięta na emocje, no to Miszki, no co wam powiem? No, no po co przyłazi? Co wy w ogóle robicie w weekend z taką osobą? Bo co innego, jeżeli to jest wasz partner. I jest pokazane, że można byłoby urazić czyjeś ego, można byłoby kogoś zranić, mógłby ktoś być zawiedziony. I wtedy jest pokazane, żebyście się liczyli ze słowami w weekend, jeżeli chodzi o osoby bliskie, ale jeżeli to jest osoba, która Wam zawraca głowę i jest egoistą, egocentrykiem, zamkniętym na miłość i niestety również manipulantem trochę jest ta osoba, to wtedy jest pokazane, że trzeba będzie przynajmniej rozważyć, odcięcie się od tej osoby. Zablokowanie, odcięcie jest pokazane. Jeżeli Was ktoś będzie odblokowywał i jakoś się z Wami tutaj porozumiewał w ten weekend, to to nie polega na niczym to porozumiewanie. To w ogóle, co to w ogóle jest? Za, to, nic tu nie ma, oprócz Chcę zwrócić na siebie uwagę. Zwróć na mnie uwagę, porozmawiaj ze mną. A co masz mi do zaoferowania? No nie cały czas nic, ale no przynajmniej zwróć na mnie uwagę, bo ja to potrzebuję. No to, to jest na takiej zasadzie. Mówię, chyba że nie znacie aż takich egoistów i egocentryków i nie chodzi o osobę zamkniętą, od której trzeba się jakoś odseparować, zablokować czy coś, tylko jest to osoba, mówię zraniona, urażona, tak jakby duma urażona i ktoś, kto czuje się przegrany i czuje się gorzej i czuje się, ja nie mówię, że w depresji, ale przynajmniej zawiedziony i rozczarowany z jakiegoś powodu waga ma liczyć się ze słowami i niekoniecznie wszystko opowiadać tej osobie. Nie wiem, dlaczego, nie wiem, co byście by mogli, co, co wy byście mogli im powiedzieć, co by ich mogło Dobić, ale macie uważać, co im mówicie. Nie pytajcie mnie, Miszki. Tyle wiem, co i Wy. No, pewnie mniej, no bo Wy powinniście wiedzieć więcej, teoretycznie. Skorpionku, skorpionek, Miszki. Weźcie, przestańcie, słuchajcie. Każdy jeden skorpion, który ma stresy, ostatnio, ja mówię teraz do tej grupy, lub za dużo pracy, e, za jakiś nawał pracy jakieś ciężary gdzieś tam niesie, cokolwiek, co Was przytłacza, czy to zawodowo, czy to związkowo, czy to rodzinnie, już co by to nie było. Miśki, spróbujcie w weekend ten, co teraz nadchodzi, błagam, spróbujcie robić nic, ale takie totalne nic, że to się w głowie... Słuchajcie, nie ma większego nic, niż to, co Skorpion powinien robić w ten weekend. Skorpion, który? Mnie teraz słucha i wie, że był rzeczywiście bardzo obciążony. Do tego stopnia to jest niestety przeciekawe, bo Wy macie pokazane, że nawet niektórzy mogliby medytować. Ja wiem, że to jest bardzo specyficzne. Może będziecie zaczynać medytację, może będziecie kontynuować, ale jest pokazane, że musicie znaleźć się w takim punkcie, gdzie nic nie ma i pomedytować. Strasznie specyficzne, wiem. Nie każdy skorpion to będzie robił. Być może chodzi po prostu o to, żeby... Odpocząć i nic nie robić, uważać na wydatki, nie wydawać pieniędzy, postarać się nic za bardzo, w nic nie wdawać. Żadne dyskusje, żadne wydatki, żadne inwestycje, żadna praca, yy, w ogóle nic, 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 tylko po prostu odpocząć i nawet niektórzy mają się uleczyć. Jest pokazane, że jest gdzieś jakaś grupa skorpionów nie daj Boże, która za kimś tęskni. A jeżeli Wy nie tęsknicie, to ktoś za Wami tęskni i Wy się możecie dowiedzieć o tym, że oni tęsknią. No chyba, że teraz się dowiedzieliście ode mnie. Więc tęsknota i próba uleczenia z tej relacji, za którą tęsknicie. Brakuje Wam kogoś albo komuś Was brakuje. Komuś tu kogoś brakuje. Ja teraz już mówię być może do innej grupy skorpionów, nie do tej, co ma robić nic i odpoczywać lub się... Leczyć lub medytować, tylko do grupy, która ma jakąś tęsknotę i brak. Uważajcie z pieniędzmi, nie wydawałabym, nie łaziłabym po sklepach, jeżeli nie trzeba. Ja nie, nie mówię tam o jedzeniu, kupowaniu, tylko chodzi mi o jakieś wydatki. Nie robiłabym też nic konkretnego w kierunku żadnej jakiejś osoby, w sensie ratowanie tu, coś tam. Przeleżałabym ten weekend odpoczywając i łapiąc siły. Zwłaszcza, że wasza karta rada jest taka. Że wy musicie uważać, żeby się nie wycieńczyć. Jest pokazane, żeby nie robić nic na siłę, a w niektórych momentach lub relacjach nawet powinniście się w ten weekend trochę poddać. W sensie po poddać być może poddać jakiejś tutaj też energii temu, co się dzieje w sensie odpuścić, ale poddać w sensie nie zabiegać, nie starać się, nie trudzić się w weekend, tylko odpocząć i zrobić pauzę. Nie wiem komu i do czego ta pauza jest potrzebna, ale wygląda na to, że tak skorpiony powinny się w ten weekend zachować. I będziecie mieli ku temu również jakąś szansę. Będziecie mieli do tego e, jakieś tutaj możliwości, żeby rzeczywiście odpocząć lub się wyleczyć z czegoś. E, to był skorpion, teraz Szczelczyku. Szczelczyku. Szczelczyku! A co robisz? A co robisz, miśku? no, no. no, no. Mamy pokazany dom, rodzinę, małżeństwo lub budowlę. Budowlę. Jaką kurde budowlę? Co wy budujecie, miśki? Chyba, że budujecie. Znaczy to właśnie nie budujecie. To ja wiem. Słuchajcie. To jest na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś coś buduje, rzeczywiście remontuje, buduje, stara się coś, żeby się rozwijało. Coś, co ma y, związek z Albo nieruchomością, albo z rodziną. Rodzina, związek, małżeństwo. Coś stabilnego. Jeżeli jakiś strzelec się zajmuje takim czymś, to wygląda na to, że w ten weekend budowa lub naprawianie będzie zatrzymane. No jeżeli to jest budowa domu, na przykład, no to w weekend, no przynajmniej w sobotę też powinien, może tam jeszcze coś porobić koło tego. Tak mi się wydaje. No nie wiem. A to jest pokazane, że jest zatrzymanie jakiegoś, Budowania lub naprawiania, tak jakby nie było tego, ale to dotyczy albo rodziny, albo nieruchomości. Jeżeli nie macie takiej sytuacji, to ewentualnie jeszcze bym powiedziała, że siedzicie w domu po prostu, że nic się specjalnego nie dzieje. Jeżeli były jakieś plany, to będziecie chcieli te plany albo zmienić, albo odwołać z jakiegoś powodu. I słuchajcie, ja nie wiem dlaczego, bo jest dziwna rada tutaj. To jest to, co wcześniej, jak rozkładałam karty, mówiłam, że niektórzy mają dziwne rady. Wy macie taką radę, żeby się schować, ukryć? Nie wiem, nie pytaj, nie, Miszki, nie patrzcie na mnie, błagam, ja nie wiem czemu. Schować, ukryć lub czegoś nie powiedzieć. Nie przyznać się, nie powiedzieć, nie wypowiedzieć, nie ujawnić, ale nie wiem czego. Nie. Jeżeli coś komuś nie idzie, albo coś ktoś chce zmienić, ukryć się, nie ujawnić, nie przyznać, Trochę bez sensu, ale jak, tak trochę to zalatuje taką dziwną dyplomacją, w sensie dzwonią do Was jacyś znajomi czy, czy rodzina um, i czy tam nie wiem, jakieś plany są aktualne, a Wy zaczynacie wymyślać, że, że coś tam, że nie i nie mówicie prawdy, tylko mówicie, że no niestety plany się zmieniły, ale nie mówicie dlaczego. W sensie, że no teoretycznie nie musicie się ludziom tłumaczyć, możecie po prostu powiedzieć, że niestety odwołujecie jakieś spotkanie, no możecie, nie. Um, nie ma obowiązku mówić wszystkiego ludziom. I tutaj wychodzi na to, że trzeba coś ukryć, ale ja nie wiem co. No chyba, że podejrzewacie, nie daj Boże, że wy jesteście przez kogoś oszukiwani. No to jest pokazane, żeby zwrócić uwagę na jakieś, na jakieś, nie wiem, czy fałsz, fałszerstwo, fałsz, fałszerstwo fałszerstwo. Miski, dokumenty i fałszerstwo. Ale nie wiem, co teraz powiedziałam. Ale jeżeli jest gdzieś jakiś skorpion, który wie o co to może chodzi, dokumenty i fałszerstwo, albo fałszywe zabiegi budujące, kurde, nie wiem co ja gadam. Macie ascendent i księżyc, leccie tam, bo to ja nie wiem co ja to powiedziałam i do kogo. Za, zablokowanie za, y, jakichś planów, y, odwołanie planów, jakaś pauza, jednocześnie siedzimy w domu lub. Doglądamy czegoś, co jest stabilne, i w sumie się nic nie dzieje, ale też się nie rozwija. Trochę nudne, trochę zablokowane, być może po prostu na ten weekend tylko coś jest przyblokowane. I ukryć się, nie powiedzieć całej prawdy, albo dostrzec jakieś fałszerstwo fałsz, dostrzec, dowiedzieć się, przyjrzeć się. A jeżeli się z wami skontaktuje w ten weekend człowiek, który ma inny związek i z wami nic nie buduje, bo ma gdzieś tam żonę męża, no to wtedy karta ukrywania się i nie mówienia jakiejś prawdy, no to pewnie chodzi o to, żeby po prostu, no, nie wiem, no, zniknąć z życia tego człowieka. W sensie nie ma was na telefonie, nie odbieracie, nie ma was w domu, w ogóle. Nie ma możliwości, żeby się z Wami skontaktować, bo wtedy to, ta karta mówi o tym, że Wy znikacie z ich życia. To jest na takiej zasadzie. Mam nadzieję, że w tygodniówce coś Wam powiem mądrego, bo to ja nie wiem, co to było. Dobra, koziorożec. Nie. E? Ja za nic nie wiem tym tygodniu. Boże, miśki. Dobra, słuchajcie. Mamy pokazaną tajemnicę internetową. Tajemnica przez internet. Mamy pokazane, że z ukrycia coś jest robione przez internet. Z ukrycia tajemnicze, Może być osoba z podznaku ryb zamieszana w to, ale nie musi, spokojnie, nie musi. Może Wam się. O Jezusiecku! Może Was ktoś. Jeżeli obserwować przez internet, to z ukrycia, ale to by było przez internet, albo może być ktoś strasznie tajemniczy na internecie jakaś tajemniczość czy coś. Ta tajemnica, tajemniczość i to jest związane z internetem, albo z wyjazdem zagranicznym. Tajemnica nie wiadoma, wyjazd zagraniczny, albo jakaś jeszcze inna zagranica. Dziwne. Ale wy macie zobaczyć jakieś różne opcje tutaj. Macie. Wiecie co? Jeżeli wy macie kontakty z jakąś osobą przez internet albo jakaś zagranica, jakieś coś, macie pokazane, żebyście oprócz jakiejś jednej opcji, która jest wam pokazywana, albo jednej prawdy, która jest wam mówiona, żebyście zobaczyli jeszcze coś innego. Wy macie. Tak jakby trochę brać wszystko przez pół. To, to nie jest dosłownie pokazane, że ktoś was oszukuje, ale jest pokazane, że ktoś mógłby coś ukrywać, nie przyznać się. Albo jest tajemniczy podglądacz, ale chyba internetowy. Nie, że w krzakach pod blokiem czy pod domem, tylko raczej przez internet tajemniczy podglądacz. Macie się zastanowić, nie wiem, nad, czy nad podglądaczem, czy nad czym rany Bościu. Miśkim. Wy odsubujecie wszyscy hurtem, ale ja, ja no nie wiem, co mam wam powiedzieć jeszcze. Ale dobra, poczekajcie, poczekajcie, bo jeszcze jedną rzecz miałam w głowie. A propos, czekajcie, powiedziałam o tajemniczym podglądaczu, ale jeszcze. Aha, sny! O! Zwróćcie uwagę w ten weekend na sny, na to, co się wam śni. I weźcie to pod uwagę, bo jest pokazane, że we śnie może przyjść do was jakaś. Inna opcja inna, albo inna wersja wydarzy, nie wiem, o co chodzi, ale jakaś inna opcja albo inna, inny pomysł, coś takiego, we śnie. Zwróćcie uwagę na to, co się Wam śni. Bo to jest tak, jakby Wam we śnie miało przyjść takie, wiecie, jakieś... Um, nie, że ukojenie, tylko jak się nazywa? No, olśnienie, że ale popatrz, czy Ty się zastanawiałaś, czy zastanawiałeś nad tą możliwością. To jest tego typu energia tu pokazana. Ogólnie cała rada na tą sytuację tajemniczą um, jest pokazana, że jest pokazane, żeby rozważyć różne możliwości, ro zobaczyć inną możliwość, brać wszystko przez pół, nie podejmować drastycznych decyzji. Sorki, Miszki, musiałam drzwi otworzyć. Także kochani, yy, gdzie ja mam wasze Aha, tu są. Także rozważyć te, ten jakiś wybór, no, znaczy nie tyle podjąć decyzję, co rozważyć inną opcję, inny wybór, inna opcja, inna droga. I jest pokazana jakaś tajemniczość. Dla niektórych z Was, ja nie wiem, czy Wy to ukrywacie, czy ktoś to ukrywa, ale jakiś cykl może się kończyć w ten weekend. To jest ciekawe. Wiecie dlaczego? Bo pełnia księżyca jest w sobotę. Więc to może, ten cykl może się skończyć w sobotę, ale jaki cykl i o co chodzi? Coś się może zakończyć w sobotę, ale coś, co się powinno dobiec końca, jakiś cykl. Ale pamiętajcie, żeby widzieć drugie dno, żeby brać wszystko przez pół i żeby em, rozważać inną drogę, inną opcję. Dobra, to nad tym się po prostu rozważnie podejdźcie do wszystkiego. Dobra, wodni czuli, hi hi. Wodniki, y możecie spędzić ten weekend przynajmniej niektórzy poza domem albo z inną rodziną. Z inną rodziną, czyli na przykład nie z y mąż, żona, dzieci, tylko na przykład teściowie, rodzice czy gdzieś tam. Wiecie o co chodzi, jakaś inna rodzina. Może być poza domem. Y możliwe, że coś robicie koło domu. Albo ktoś Wam pomaga, bo nawet jest pokazana jakaś ulga. Ulga i coś... Co jest związane z domem lub z rodziną, ale tak jakby gdzie indziej, albo coś innego. Na przykład, jeżeli umawialiście się na grilla, no nie wiem, czy się jeszcze robi grille teraz we wrześniu, ale chyba macie ciepło, nie? E, bo u nas leje cały czas. Ale jakbyście się na przykład umawiali na grilla i nagle byłaby zmiana planów, i zamiast u Was, żeby się wszyscy zwalili u Was, to jest to gdzie indziej. To Wy z ulgą byście pojechali na przykład gdzie indziej, bo nie musicie potem sprzątać, wiecie o co chodzi. No, no to takie coś mogłoby tutaj mieć miejsce. Ja mówię jako przykład, nie jako dokładnie, że to, to się dokładnie stanie, ale jest pokazane, że moglibyście spędzić czas z innymi ludźmi lub poza domem, i jest też pokazane, że coś, zostaniecie odciążeni przy czymś, i to może być związane z domem, z rodziną. Nawet z jakimiś remontami, przeprowadzkami, nawet z czymś takim, że wy zostaniecie odciążeni. Jest pokazana ulga jakiegoś rodzaju, tak jakby ktoś zdjął jakiś ciężar z waszych pleców. No chyba, że wy komuś w czymś pomagacie, na przykład w przeprowadzce albo w remoncie, albo no to nie wiem, komu, ale raczej nie Strzelcowi, który przecież nie remontuje tego domu w, tym, w ten weekend, więc ja nie wiem, co tam wyprawiają szczelczyki, ale dobra, żarty żartami. Miszki. Ale ulga jakaś. O, remont się zatrzyma, nie będziecie musieli pomagać, i wtedy będzie ulga, że nie musicie pomagać. Dobra. Jeszcze raz. Żarty żartami. Ulga i jakaś zmiana przy domu lub przy rodzinie, albo wyjście z domu, albo inni ludzie. Nie ma tutaj pokazanych żadnych złych kart, ale jest pokazana, że tak jakby coś inaczej. Tylko inaczej niż zwykle, czy inaczej niż planowaliście. Na takiej zasadzie. Ale ulga i odciążenie z jakichś. Obowiązków, zobowiązań, obowiązków, lub jakiś ciężar, który zostanie zrzucony. Niektórzy po prostu być może zrzucą z siebie ciężar, na przykład powiedzą coś, na przykład macie problem w jakiejś relacji, czy coś takiego, i nagle postanowicie porozmawiać ze sobą. Wprowadzi to trochę burdelu u Was w domu, bo tak troszeczkę się zachwieje, ta, tak energetycznie trochę będzie, może, mniej przyjemnie, ale Wy zrzucicie coś z siebie. To może być też coś takiego, Kani. Wy macie rozdroże jako radę i wiecie co, dobrze się zastanówcie. Nie podejmujcie w ten weekend żadnej drastycznej decyzji. Zresztą, Miszki, ja nie wiem, czy się powinno podejmować decyzje i jakieś robić ruchy wielkie, zmieniające życie w sobotę lub w niedzielę. Nie, może to przesądy, a może nie. Ja bym nie, ja, ja bym nie robiła. W piątek, sobota, niedziela to są dni, kiedy ja bym nie robiła wielkich zmian życiowych. Poniedziałek też bym nie robiła, bo by mi się nie chciało. Tylko ja bym robiła we wtorek albo w środę. We wt wtorek to jest dla mnie taki najbardziej optymalny, nie wiem czemu, taki najbardziej optymalny dzień. Ale kochani, zastanówcie się nad tym, że jest jakaś inna droga dla was. O, co by to nie chodziło? Czy to chodzi o, mówię, przeprowadzki, czy remonty, czy rodzinę, czy związki, czy jakiś jeden konkretny związek, ale że jest inna droga. Zastanówcie się, czy nie warto byłoby w ten weekend pójść inną drogą. A może pojechać inną drogą, jeżeli jedziecie odwiedzać jakiś ludzi. Może jak pojedziecie inną drogą, to ominiecie coś i nie będziecie, mie i będziecie mieli ulgę. Może jakiś korek ominiecie, a może poznacie kogoś po drodze. Zastanówcie się nad inną drogą. Tyle! Rybę! Uuu, hu, hu. Ale nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, nie, nie wiem, o co chodzi w tej radzie. Chyba, żebyście uważali na głupoty w głowie. Miśki! Macie w ten weekend pokazane wyjście z klatki. No to klatka może być w głowie, że myślimy tak, że tak musi być, że nic innego nie może być, nie uda się, bla, bla. Ale klatka to może być jakaś niefajna relacja. To może być, nie wiem, dom, na przykład siedzieliście. Y Jakoś tam w domu, nie wychodziliście nigdzie, i nagle wychodzicie z domu, jedziecie gdzieś do ludzi i czujecie się na wolności, że wyszliście z klatki. Równie dobrze to może być coś takiego, ale jest uwolnienie, wyjście z klatki, ale również, i tutaj nie wiem czego to dokładnie będzie dotyczyło, ale sytuacja życiowa jakaś w waszym życiu, gdzie myśleliście, że z tej sytuacji nie ma wyjścia i że jesteście, że jest taka, taki impas, taka stagnacja, tak nie wiadomo co dalej z tym zrobić. Będzie wiadomo już teraz w ten weekend. Jest pokazane, że będzie wiadomo, i mało tego ta droga jest bardzo klarowna i bardzo dobra. Czy wy zaczniecie to robić ten weekend? Być może. Być może już zaczęliście, a być może po prostu macie plan. To może być planowanie czegoś w ten weekend, albo po prostu jakby ukaże się Wam jakaś nowa droga. Dla niektórych z Was może to być osoba. Która przychodzi z planem. Plan może być zawodowy, przyjaźniowy, związkowy. Ja tam nie wiem, no różne mog mogą być plany, ale z planem ktoś przychodzi, pokazuje wam plan i ten plan jest nie dość, że dobry i mądry i wymy dobrze wymyślony, to jeszcze uwalniający na wolność ktoś. O, może ktoś wychodzi na wolność. Może znacie kogoś, kto wychodzi na wolność i będzie szukał pracy. O, proszę. Być może. Ale Miszki, nie, dobra, dobra. Yy, to są dobre karty. To uwolnienie, to wyjście z klatki, być może klatka była w głowie, uwolnienie tutaj jakichś ograniczeń, to jest dobre. Jak ktoś chorował, nie mógł się ruszać, miał nogę w gipsie, i teraz nagle, jak to powiedzieć, o Jezu, pokonuje jakieś ograniczenia, no to może tutaj coś się też, nie wiem, dobrego dzieje pod kątem też zdrowotnym, być może. Ale pokonanie ograniczeń lub uwolnienie z jakichś ograniczeń i plan, lub osoba z planem, planowanie czegoś, ale to jest dobry plan. Tym bardziej nie wiem o co chodzi w waszej radzie. Wezmę sobie jeszcze jedną kartę radę, bo jest pokazane, że musicie uważać na manipulację lub na negatywną ym, manifestację. Zobaczę, czy coś jeszcze mi te karty podpowiedzą dla was. Dobra, musicie uważać na manipulanta wracacza. Czy, ale to nie wiem, czy to jest ta osoba w takim razie, która przychodzi z tym planem. Bo jak jest uwolnienie i dobry plan, to raczej bym powiedziała, że wy się uwalniacie od manipulanta wracacza yy, i idziecie w stronę jakiegoś jakiejś nowej drogi czy nową drogą. To bym tak powiedziała. Ale wy macie pokazane. To, I to, wydaje mi się, że to chodzi o to, żebyście nie wracali do tego stanu umysłowego, który był wtedy, kiedy byliście w klatce. Bo wtedy macie negatywną manifestację. Negatywna manifestacja no to oczywiście być może to głupio brzmi, bo to mogłoby oznaczać, że, że my nie, mafe, nie manifestujemy, ale my manifestujemy tylko w sposób negatywny, czyli wymyślamy głupoty znowu w głowie, takie, które później się nam będą manifestować, czyli zaburzamy sobie ten nasz plan. Psujemy wszystko myślami negatywnymi w głowie. Ale uważajcie na manipulujących wami ludzi, zwłaszcza jeżeli ci ludzie już byli kiedyś w waszym życiu i teraz wracają. Na to macie uważać. Ba, uu, hu, hu. no to nie, to to mi się nie podoba, baranki. W ogóle mi się to nie podoba. Jest pokazana osoba wracająca lub nie zostawiająca was, lub nie pozwalająca wam odejść. To może chodzić o związki. Może chodzi o jakieś inne rzeczy, o jakieś zawodowe rzeczy, ktoś wam nie pozwala odejść, albo wy komuś nie poz... Ktoś komuś nie pozwala odejść, albo ktoś nie może się uwolnić, albo już się kiedyś uwolnił, ale teraz wraca. Z czym wraca? Z siódemką mieczy. Nie. Nie. To jest. Słuchajcie, baranki, możecie się obrazić na mnie, bo to jest najkrótsze będzie czytanie wasze. Ja nic wam więcej nie powiem. Jest pokazane, że przychodzi z kłamstwem, nie, że z pieśnią na ustach, znaczy może i z pieśnią, tylko kłamliwą pieśnią. Z kłamstwem przychodzi, będzie. Bajki opowiadał, będzie kłamał w żywe oczy, będzie mówił słowa nieprawdy. Kłamał człowiek będzie. A nie daj Boże baranek kogoś ukłamie, no to mam nadzieję, że nie. Ale miśki, wiecie co? Jest pokazane, żebyście bardzo słuchali, wiecie czego? Takiego wewnętrznego poczucia nawet w ciele, co się Wam w ciele pojawi. Bo Wy możecie zareagować na tą osobę lub na tą sytuację lękiem. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, zaraz wytłumaczę o co mi chodzi, tylko jeszcze jedną rzecz powiem, zanim powiem to drugie. Mógłby Was ktoś próbować oszukać. Tu nawet chodziłoby o finansowe rzeczy. Oszustwo. Mógłby ktoś próbować Was oszukać. Zawróci Was z jakiejś drogi. I może was chcieć oszukać. Nie wiem, chodzicie po sklepach, i ktoś już wychodzicie ze sklepu, a ktoś wam, nie wiem, jakoś was przyciągnie czymś tam, a to będzie manipulacja i oszustwo. Taki przykład podaję, nie wiem, czy to, to, to nie musi o to chodzić oczywiście. Ale jest pokazane, że wy możecie zareagować na tą osobę lub sytuację lękiem, czyli poczujecie w brzuchu, poczujecie tutaj gdzieś w środku w człowieku. Taki niepokój, lęk, niepokój. Nie, to może być ścisk jakiś w brzuchu, w, w żołądku, w jelitach jakiś taki ścisk. Ehm, taki taki nie, nieprzyjemny, jest, nie wiem jak to wytłumaczyć, no ale wiecie jak lęk y, czuć, chyba, nie? Ehm, możliwe, że gdzieś tam serce Wam szybciej jakoś zabije, ale w negatywny sposób zabije. Znaczy, nie w sensie, że ujemnie będzie biło serce, tylko w sensie, że to nie jest zabicie serca, taki że zachwyceni jesteśmy, tylko że to jest taki, takie nerwowe. Jak się pojawi u Was lęk w ten weekend, w jakiejś sytuacji, wiecie co? Słuchajcie tego. Nie w sensie, że jak ja się teraz boję i przewiduję samo najgorsze, tylko posłuchajcie tego lęku, bo to będzie, o, to, będzie to ostrzeżenie. Czyli w momencie, kiedy będziecie w jakiejś sytuacji, ktoś Wam będzie coś mówił, kłamał, oszukiwał, nie wiem, będzie Was próbował urabiać, czy coś takiego, i Wy poczujecie w ciele, że to jest kłamstwo i macie tego posłuchać, dlatego że wy macie nie ignorować w ten weekend swoich lęków lub, um, jak to powiedzieć, nie, nie tyle zmartwień, co takich negatywnych myśli na jakiś temat, bo to będzie, bo to nie będzie takie wymyślanie głupot, to będzie podpowiedź z waszego ciała. Że ktoś Was próbuje oszukać. Dobra, Jezu, jak się zgadza. Miało być najkrótsze czytanie, a chyba będzie najdłuższe. Baranki wiemy o co chodzi? Wiemy. No. Słuchać. Tego, co z ciała płynie. I tyle. Dobra, uważajcie, by czuli się na strzelca albo na. Jezu, co to jest? A. No przecież Merkury, fiurga odwrotnie od soboty i jeszcze pełnia. No to wszystkim będzie odbijało w tą sobotę miszki ranność. Wy też macie wracacza czy coś dziwnego. Dobra. Jeżeli to jest wracacz, to przychodzi wbić nóż i w ogóle nie ma sensu. Nie, 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 nie. Tyle. Nic więcej nie mówię. Jeżeli to jest brak porozumienia lub osoba wracająca przychodzi wbijać nóż albo już przyszła i wy macie teraz w tym momencie, że przeżywacie to że coś się nie udało dogadać, czy coś takiego. Jest pokazany rydwan. Wiecie co? Weźcie, wyjedźcie gdzieś w ten weekend. Jeżeli macie możliwość gdzieś wyjechać, to wyjedźcie gdzieś. Jest też pokazane, że wy macie ruszyć. Nie macie stać w miejscu, tylko ruszyć. Czyli jakiekolwiek osoby. Raniące, wbijające noże w plecy, zdradzające, wracające, co by to nie było, jest pokazane, że wy macie ruszyć do przodu, nie stójcie w miejscu, więc ja bym powrotów tutaj nie, nie rozważała na waszym miejscu w, w ten weekend. Ale jest jeszcze druga rzecz, bo wy możecie być razem teoretycznie. Słuchajcie, mogłoby dojść w ten weekend do nieporozumienia, do jakiegoś nieporozumienia, do tego stopnia. Czy to kłótnia, czy tylko nieporozumienie, ale ktoś poczułby się bardzo zraniony. Zamiast do, doprowadzać do nieporozumienia i do zranienia drugiej osoby, lub zamiast, żeby oni was zranili, jedźcie na wycieczkę. Tyle. Spakować manatki, wsiąść do auta, czy tam nie wiem do czego, i miszki, rura, jedziemy na wycieczkę. Nie wiem gdzie. Ale gdzieś, żebyście nie siedzieli w domu w tych nerwach, bo w domu mogą być nerwy. Jeżeli tylko macie w głowie, hmm, może by tu gdzieś pojechać w sobotę albo w niedzielę, jechać ani się nie zastanawiać. Jeżeli tylko Byk ma możliwości jakiegoś wyjazdu, wycieczki, wybycia z domu w ten weekend, to jest pokazane, żeby jechać z tą kartą Rydwanu. Uważajcie na kłótnie, uważajcie na nieporozumienia, na noże wbijane w plecy. Być może, jak wyjedziecie, to będzie bardziej rozluźniona jakaś energia i wtedy się na przykład nie pokłócicie o coś. Być może. Może to będzie na takiej zasadzie. Ale uważać na raniących, zdradzających, wracających, zakłamanych ludzi. Wtedy bym raczej powiedziała, że albo macie sami wyjechać i odpocząć od tego wszystkiego, po prostu wyjechać gdzieś i dać sobie trochę czasu dla siebie, albo ruszyć do przodu i nie wracać do. Przeszłości misiaczki, Dobra. Kochani, bliźnięta. Bliźnięta mają bardzo fajną i ciekawą energię. Jakieś bliźnięto może być w ciąży. Jakieś inne bliźnięto może mieć malutką dzidzie, albo większą dzidzie w ogóle może być matką. Jeszcze inne bliźnięto może się skontaktować ze swoją matką albo ze starszą siostrą, z przyjaciółką z kobietą, z rodziny może... no czy babcia, to nie wiem może. Ale yy, jakaś osoba, która mogłaby już być matką, albo jest starsza, albo jest dojrzała, chyba że to jest Wasza energia. Więc albo spotkanie z tą osobą, rozmowa z tą osobą, jakieś plany, coś Wam ktoś zaproponuje. No mówię, matka, siostra, no mąż, żona, no to to może chodzić też o takie rzeczy, albo coś związanego z dziećmi, czyli Wasze dziecko na przykład też mogłoby mieć jakiś pomysł, żeby coś zrobić w ten weekend. Słuchajcie, Ogólnie mamy pokazane jakieś rozmowy i bardzo dużo empatii, miłości bezwarunkowej, zrozumienia. Podejście do kogoś z, takim bardzo, z taką dojrzałością, z takim zrozumieniem. I to jest bardzo fajna energia. Słuchajcie, ja nie wiem o co chodzi w tej radzie, dlatego Wam również wezmę jeszcze jedną kartę radę. Tak jak wzięłam tam, nie pamiętam komu. Rybkom czy komu, ale Wy macie pokazane, żeby czegoś tak jakby nie zostawiać lub nie opuszczać. Ten weekend, ale nie wiem o co to chodzi. Karta świat. Nie kończyć czegoś, kurde. Może chodzić o jakąś zagranicę, o jakąś wycieczkę zagraniczną. Nie porzucać czegoś, może pomysłu jakiegoś nie porzucać, jeżeli chodziłoby o wycieczkę zagraniczną. Ale może chodzić o coś internetowego, o coś przez internet robionego. Jest pokazane, że jakiś cykl, cykl. Czemu ja mam cały czas, kurde, już drugich znaki ja o jakichś cyklach myślę, gadam? Czemu, i cały czas mam w głowie, jak mówię o tych cyklach, to ja cały czas mam w głowie jakieś menstruacje, ciąże i różne inne rzeczy. Wszystkie baby zaczną zachodzić w ciąży. Teraz, teraz, w tym. No, jak się nazywa? W pełni w sobotę. Dziewczyny, uważajcie, jak nie chcecie zachodzić w ciąży. <laughs> Mogłoby tutaj być zapłodnienie teoretycznie. To jest mały plemniczek. Najpierw flircik, potem seksik, a tutaj kobieta w ciąży. Kto wie, być może. Sorry, Miśki. Sorry, że was straszę. Um. Nie. Miśki, nie wiem. Ja wam powiem po prostu, jakie mam karty. No, wzięłam trzecią, bo już no, żywcem no, muszę mieć dosłownie pokazane. No to mam. Nie kończ czegoś w ten weekend. Jest pokazane, że jakiś cykl być może będzie musiał być zakończony? Ale pamiętajcie, jeżeli chodziłoby o cykl, jeżeli chodziłoby o jakieś zachodzenie w ciąży, weźcie uważajcie, bo wy możecie coś źle policzyć. Będziecie myśleć, że jakiś cykl, że, że jest, jesteście w innym miejscu cyklu niż jesteście. Dobra, ale to, no to nie, nie sądzę, że ktoś w taki sposób się zabezpiecza jeszcze teraz w tych czasach, ale no dobra. Tyle, nic więcej nie mówię o takich cyklach. Kochani, jest pokazane, że cykl jakiś być może będzie się musiał zakończyć w którymś momencie, ale nie w ten weekend. Ja nie wiem dlaczego, nie wiem o co chodzi. Nie opuszczać, nie zostawiać, nie kończyć czegoś w ten weekend jeszcze. Być może jesteście bliscy zakończenia jakiegoś cyklu, ale jest pokazane, żeby jeszcze tego w ten weekend nie kończyć. No nic Wam nie powiem, bo nie wiem o co chodzi. No. Ja Wam tylko mogę powiedzieć, jakie ja mam karty. Ja mam nadzieję, że Wy może będziecie wiedzieli o co chodzi. Dobra. Sorry bliźnięta. Idziemy do Raczulisia. <laughs> Dobre karty. Niektórzy mają jakiegoś lwa pomocnego lub wspierającego, ale nie musi być. Mamy pokazane uleczenie serca i mamy pokazaną osobę, która jest silna, bardzo silna. I mamy pokazaną radę wyjść z klatki przestań się ograniczać. Uwolnij się tyle. Słuchajcie, to może dotyczyć wszystkiego. To są tak ogólne karty. To może dotyczyć pracy. Rodziny, niefajnego związku, życia ogólnie, czegoś w głowie, jakiegoś myślenia w głowie, co to, to nawet może dotyczyć uzależnienia. Jest pokazane, że wychodzicie z jakiegoś trudu lub z cierpienia lub z trójkąta lub z coś związane ze zdradą, z jakimiś, ale wychodzicie z tego i jest pokazane, że jesteście bardzo silni w ten weekend i widać tą waszą siłę. Jest, jest możliwość, że wspiera was osoba z podznaku lwa. Ale się nie upieram, nie musicie mieć lwa. Ale siła jest pokazana odwaga. Odwaga, siła i taka motywacja do życia. I rzeczywiście rada uwolni się. Wy się macie uwolnić z czegoś, co was zraniło. Coś jakaś rana była. Ktoś kogoś, nie wiem, zdradził, zranił, opuścił, nieważne. Coś się stało, coś się wydarzyło, co było negatywne. To może być związane z rodziną, z przyjaciółmi, to nie musi być romantyczny związek w ogóle, ale coś się negatywnego stało. Jest pokazane leczenie w ten weekend i odzyskanie własnej siły lub zachowanie własnej siły, a jednocześnie karta rada mówi, żebyście się uwolnili z tego, z tej relacji lub z tej sytuacji lub z klatki. Jakieś mentalne, i coś, co Wam w głowie podpowiada, nie dam rady, nie dam rady, będę cierpieć, będę cierpieć. Nie, 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 nie będziecie cierpieć. Jest pokazane, że macie bardzo dużo siły w ten weekend. I uwolnij się z klatki, wyjdź z klatki, nie pozwalaj innym ludziom się ograniczać. Jest pokazane, nie pozwalajcie się ograniczać. Strasznie mówię ogólne raczuli się, także to może naprawdę dotyczyć każdego aspektu w waszym życiu. To nie jest tak jakoś wprost pokazane, czego to by dotyczyło. Lwiaczek, misiaczek coś będzie repecił, jest pokazane, albo że nie mamy. Ale to dlaczego w weekend byście mieli. Dobra. Nie wiem jeżeli ktoś będzie strasznie cierpiał, że w weekend ma mało motywacji do pracy, to ja się no, trochę zdziwię. No bo co, po co macie pracować w weekend? No chyba, że akurat macie taką pracę, że pracujecie w weekend, ale jeżeli nie, jeżeli nie musicie pracować w weekend, to nie pracujcie, tylko spędźcie czas z rodziną. Jest pokazany dom, rodzina, i do, być może taka rodzina w sensie mama, tata, siostra, brat, no to nie musi być, że u was w domu rodzina. Ale spędzić weekend w domu lub z rodziną jest pokazane, i jest pokazane, żeby dostrzec jakieś um, pozytywne strony w swoim życiu czy jakieś błogosławieństwa w swoim życiu. A tymczasem lwiaczek jest w, tym, w ten weekend pod wpływem takiej energii demotywacyjnej. Nie chce mi się. Nie chce mi się być w tym związku, nie chce mi się pracować, nie chce mi się nic robić. Nie wiem, co mi się tam jeszcze nie chce, coś tam mi się jeszcze nie chce, nie mam motywacji. I nawet to jest ciekawe, bo to jest takie niechcenie i nierobienie rzeczywiście, nierobienie czegoś, czy, czegoś produktywnego, nierobienie, ale w związku z tym nierobieniem jeszcze się pojawia frustracja, czyli to nie jest tak, że a nie robię sobie i jestem zadowolony, bo sobie odpoczywam. To nie jest na takiej zasadzie. Jest pokazane, że to nierobienie lub nieskupianie się na konkrecie jakimś ten weekend powoduje frustrację, a tym samym złość. Takie poczucie, że a, ale ja chciałam, czy myślałam, że coś zrobię, a tu nie zrobię. Jest też pokazane, że kogoś może podrywać. Czy Lovelas Może Lowelas być. Lowelas albo wracacz. Jakaś osoba niestabilna. Osoba, która albo podrywa Was, a Wy macie inny związek, albo osoba, która ma inny związek, ale Was pod... W każdym razie, nic nie może być między Wami. To, to tylko tyle mówię. Nie może być nic między Wami. E, więc ja mówię teraz do tej grupy lwów, które wiedzą, o kogo tutaj chodzi. No jeżeli macie normalny związek i nikt Was nie podrywa, no to tutaj będzie bardziej chodziło o demotywację. Nie chce mi się być żoną, mężem, nie chce mi się w domu nic robić, nie chce mi się pracować, ale jeszcze do tego jestem zła albo zły, że nie chce mi się. No to to jest na takiej zasadzie. Ale jeżeli nie macie żadnej stabilizacji, tylko macie coś lub coś wraca albo wróci teraz w sobotę na przykład, coś co jest... Wracaczem lowelasem, lub czymś takim niestabilnym, to tak totalnie nie ma sensu, że się w głowie nie mieści. Siedzieć w domu na tyłku, ani się nie ruszać z tym lowelasem nigdzie. Jakby was gdzieś chciał z domu zabrać. Chodź ze mną, tu pojedziemy, coś tam. Nie, nie, nie. W domu siedzieć jest pokazane. Wy się macie skupić naprawdę albo na jakiejś swojej rodzinie, czy przyjaciołach, rodzinie domu, jakiejś waszej własnej stabilizacji. Albo macie się skupić na znalezieniu własnego szczęścia, ale to szczęście nie jest przy tym Lowelasie. W ogóle nie jest przy tym lovelasie to szczęście. Dlatego, jeżeli jakiegoś lwa las będzie zaczepiał, to ja bym sobie dała spokój. Tylko, tylko tyle miszki. To jest ten lovelas jest taki perfidny, że nawet jeżeli wy jesteście singlem, a ten lovelas wam tyłek zawraca, a na przykład mieliście jakiś plan, żeby coś zrobić w ten weekend, spotkać się właśnie na przykład z mamą, z siostrą, z przyjaciółką, albo spędzić sobotę, żeby popracować, albo, albo sobotę, niedzielę, bo macie jakąś pracę do zrobienia, nie wiem, coś tam, no. poprawiacie jakieś, no dobra, nie ma we wrześniu chyba egzaminów, ale są, może są poprawkowe egzaminy na studiach, o, może poprawiacie, to proszę, może być, ale dobra, nieważne, macie jakąś pracę, przynieśliście do domu po piątku i chcecie w weekend zrobić, to ten nowelaz Wam tak dupę będzie zawracał, że Wy tego nie zrobicie tej pracy i będziecie sfrustrowani, o. Nie robić. W domu siedzieć tyłek grzać. Albo z rodziną, z przyjaciółmi, ale w jakimś y, szczęśliwym środowisku, a nie z łajzunią. Nie, 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 nie. Tyle. Dobra, zróbmy szybkie karty anielskie. Od 1 do 3. Wybierz kartę. Wymyślcie sobie cyferkę. 1, 2 albo 3. I zaraz sobie zobaczymy, co my tu mamy. Dwójeczka i Miśki, jeżeli jesteście spod znaku, jaki to był znak? Byk. Jeżeli jesteście spod znaku Byka i wybraliście jedynkę, no to to tylko potwierdza. A jeżeli nie jesteście spod Byka, się nie przejmujcie. Jedynka mówi: żeby się wycofać, a ja bodajże bykom mówiłam, żeby gdzieś pojechały, żeby wyjechały gdzieś na wycieczkę, bo mogą się z kimś pokłócić. Tu jest pokazane wycofanie i odseparowanie się, takie, zrobienie takiego dystansu. Krok w, nie tyle wstecz, co. Tak, trochę do jaskini, tak jakby. W sensie schowajmy się przed światem, przed ludźmi, albo wyjedźmy gdzieś tylko we dwoje. Nawet jak macie dzieci, znaczy możecie sobie wziąć dzieci, no Jezu, jako rodzina, ale jeżeli chcecie tylko we dwójkę, to nawet dzieci sprzedać babci i tylko we dwójkę pojechać. Ale być może to jest dla jednej osoby, która jest sama, jakiś, jakaś yy, rada, żeby się wycofać. Yy, tak, jakby odłączyć się w ten weekend od świata, być może pomedytować. Któryś znak też tam miał. Dobra, nie pamiętam, który. Dobra, nie pamiętam, który. Może skorpion? Dobra, nie pamiętam. Ale który znak też tam miał, że będzie siedział i medytował? I co, I co mówiłam, żeby nic nie robić, tylko leżeć, medytować i myśleć o jakimś tam, nie wiem, niczym. No to medytacja, myślenie o niczym, no prosta, nie? No więc jeżeli jesteście też tym znakiem, no to też to tylko wam potwierdza, żeby się po prostu odłączyć od całego świata i gdzieś zaszyć. Zaszyć. Tyle. Dwójka. FLIRTOWANIE! Miśki, to ja na ostatnim misiu mówiłam, yy, który bodajże w jaki dzień poszedł? W czwartek? Nie, gdzie, jaki czwartek? Wtorek? Środa? Jezu, nie pamiętam, kiedy misia wrzuciłam. No jakoś, że przed tym, co oglądacie teraz. Jest na kanale, miś nowy. Ja Wam mówiłam, że czasami na początku randkowania jest za ciężko i za bardzo intensywnie i flirty oraz taka radosna lekka tu jest napisane żeby taką lekką energią ludzi częstować żeby dawkować taką lekką energię lekkość Ym, i flirtowanie to to jest dla was istotne w ten weekend. Czy macie stały związek bardzo, bardzo stary, czy macie coś nowego, co gdzieś tam jakoś tam się spotykacie, rozmawiacie czy coś. Jest pokazane, żebyście lekko wszystko traktowali, bez takiej ciężkości, bez takiej intensywności, takiego przymusu, że tu już coś musi być i w ogóle jakiś flirt zapodać ludziom, albo ludziowi jednemu konkretnemu, na przykład o imieniu Franek, na przykład. No. Albo Eusebia. Także miśki, zastanowić się nad flirtowaniem. Albo ktoś z Wami będzie flirtował w tą sobotę. Dlaczego ja o sobocie mówię tylko, a to jest cały weekend? Przecież to może być jutro, na przykład. Piątek, nie? Słuchajcie. trujeczki też mają... Strasznie ciekawe są te karty anielskie w tym tygodniu. Trujeczki mają y, powiedzieć, że kochają kogoś. Y, zrób gest romantyczny. Powiedz, że kochasz. Wyznaj swoją miłość, trujeczko. Miśki... No co Wam więcej powiedzieć. Nawet nie wiem, co Wam mam więcej powiedzieć. Chodzi o to, że ktoś ma się dowiedzieć, że ich kochacie. Wiadomo, że jeżeli jesteście osobą, która nie ma takiego, takiej sytuacji w tym momencie albo macie jakiegoś strasznego, podłego lowelasa i wiecie, że ta osoba nie zasługuje w ogóle na żadne słowa, to tego nie róbcie. No jejku, no, to wybraliście, no to być może... Chodzi o znalezienie osoby, której będziecie mogli powiedzieć, że ich kochacie. Być może to jakiś inny tutaj za, jest zamysł za tą, za tą kartą, e, ale no, musicie to z, jak, jakby przez rozum przepuścić. jeszcze. No, nie każdemu możemy iść i powiedzieć tak po prostu: a ja Cię kocham cały czas, nie? Ale jeżeli macie taką sytuację, że powinniście powiedzieć o swoich uczuciach i zrobić gest romantyczny, no to to jest ten weekend, kiedy należy to zrobić. Miśki tyle tyle. Strasznie dziwne te karty. Sorry, miszki, te znaki, które miały coś totalnie dziwnego, że w ogóle nie wiemy, o co chodzi. Może się dowiemy, jak przyjdzie weekend, ale nie ma jakichś takich strasznych energii, ale są takie dziwne jakieś. Zwłaszcza te jakieś odpoczynki i cykle, ja nie wiem. Ale pamiętajmy, że Merkury będzie wstecz... No... Chciałam powiedzieć brzydkie słowo, co będzie za... Ym, pędził? O! Że będzie pędził ym, i nie wokół Ziemi, nie, tylko wokół Słońca. Dobra, Miszki, ja muszę już przestać gadać. Nic nie piłam oprócz wody tak w ogóle, jakby ktoś myślał, że mi się, ale to Merkury może tak działać, że ja zaczynam, wiecie, kłapać bez sensu. W każdym razie, Merkury, Fiurga odwrotnie, już tak to powiedzmy, yy, więc może być tak, ciężko się komunikować, to jest raz. Dwa, wracają wracacze, więc uważamy na wracacze. Trzy, jest pełnia bodajże w sobotę rano, jeżeli się nie mylę. Oczywiście będzie czytanko na pełni, ale czytanko będzie w piątek wieczorem. Co jest przed nami ukryte? Tu się pośmiejemy! No, mam nadzieję, że się pośmiejemy. Zazwyczaj rzeczy ukryte jakieś tak super pozytywne nie są. No to no nie oszukujmy się. Ale czasami trzeba wiedzieć, co jest przed nami ukryte. Misiaczki tyle. Trzymajcie się, widzimy się na czytanku, mam nadzieję na pełni, a później na tygodniówce dzień później, czyli piątek, sobota będą czytanka. A na razie buziaczki! Pozdrowionka! No, Papa.